W sztabach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy praca wre. Wolontariusze przygotowują się do niedzielnego finału. Żychlin jak co roku zapewnia z tej okazji ogrom atrakcji. Przede wszystkim chcemy zaprosić wszystkich Państwa na koncert naszej gwiazdy. W tym roku jest to oddział zamknięty, znany i bardzo lubiany zespół, który już od 40 lat prezentuje swoją twórczość na polskich i scenach i zagranicznych w niezliczonej ilości koncertów. Są znani z wielkiej ilości przebojów. Będą u nas grali o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszamy na ten koncert. A poza tym proponujemy takie atrakcje tutaj jak blok rodzinny, na który składają się występy naszych tutaj wykonawców, dzieci uczestniczących w zajęciach w Żychlińskim Domu Kultury. W tym roku chcemy pokazać nasze sekcje taneczne. Będą to sekcje czy liderek oraz dziewczynek, które tańczą, dziewczynek i chłopców, którzy tańczą w grupie tańca hip-hop. Wystąpią również dziewczynki z grupy tańca nowoczesnego. Wszystkie te zajęcia prowadzi pani Joanna Gąsiorowska ze studia Street Dance z Kutna, także serdecznie zapraszamy tutaj na te występy. Poza tym proponujemy również występy wokalne naszych grup seniorskich, klubu Seniora Radość, który od lat w Domu Kultury Żychlińskim funkcjonuje. Będą tutaj również mogli Państwo wysłuchać wykonania kolęd w ich wykonaniu. Będą również śpiewały dzieci z sekcji wokalnej Rozśpiewani, która działa od ubiegłego roku w Żychlińskim Domu Kultury. Wystąpią również dzieci, wystąpi również chór UTW, Złoty Akord z Żychlińskiego Domu Kultury. Również dzieci z przedszkola numer 1 w Żychlinie oraz dzieci ze Stowarzyszenia Skakanka, które tutaj również z Żychlińskim Domem Kultury współpracuje. O godzinie 20 po koncercie oddziału zamkniętego zapraszamy na Światełko do Nieba i tort. Jakie wydarzenia będą miały miejsce w Żychlinie z okazji 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Sztab 313 jak zwykle organizuje wolontariat. Będą chodzić wolontariusze, w ogóle mam 60 wolontariuszy, którzy będą jeździć do okolicznych miejscowości i tam kwestować. Będziemy na przykład w Oporowie, będziemy w Śleszynie, w Grabowie. Mamy także stamtąd z okolicznych szkół podstawowych wolontariuszy. Oprócz tego po Żychlinie będą chodzić dzieciaki w strojach maskotek, poprzebierani za różne tam maskotki, na przykład pingwinki, bałwanki i tak dalej. Będziemy roznosić maskoty i też kwestować. Cały czas przyświeca nam cel, żeby pomagać chorym dzieciakom. Kwestujemy i sztab mamy w zespole szkół numer 1 i tutaj proponujemy dla osób, które do nas przyjdą, fotobudkę Adasia, ponieważ nasza szkoła jest pod patronatem Adama Mickiewicza. Można się przebrać za Adama Mickiewicza i zrobić sobie fajne zdjęcie za wrzut do puszki. Oprócz tego będziemy mieć tutaj warsztaty szydełkowania. Przyjdzie pani, która będzie uczyć tego, jak robić fajne rzeczy, na przykład różne koszyczki bądź inne wyroby szydełkowe. Mamy dużo wolontariuszy, którzy kwestują już po raz kolejny. Jesteśmy sztabem, który działa bardzo długo i praktycznie osiągnęliśmy już pełnoletność. Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy biorą w tym udział. Który raz bierzesz udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusz? Czwarty. W tym roku jestem w sztabie i zajmuję się wstawianiem zdjęć, robieniem identyfikatorów oraz ogólnie wszystkim innym, co robią wolontariusze. A czym zajmują się wolontariusze? Zbieraniem pieniędzy, a także różnymi aukcjami. Dlaczego chcesz działać w Wielkiej Orkiestrze? Dlaczego po raz czwarty się angażujesz w to wydarzenie? Ponieważ chcę pomagać chorym dzieciom, to praktycznie nas nic nie kosztuje, oprócz tego, bo każda złotówka jest ważna i na przykład jak mamy nawet najdrobniejsze pieniążki, warto je wrzucić, ponieważ takiemu noworodkowi każdy grosz, dla takiego noworodka każdy grosz się liczy. I dlaczego podjąłeś taką decyzję, aby dzisiaj tutaj się zjawić i żeby w niedzielę być wolontariuszem Wielkiej Orkiestry? Bardzo mi się podobała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bardzo mi się podoba to, co robią. Bardzo lubię pomagać, a też lubię to, jak działamy w grupie, żeby pomóc, ta współpraca, to, że tworzymy taki jeden wspólny organizm, każdy sobie pomaga, zbieramy kasę na te dzieci, czyli im też pomagamy. Bardzo fajna atmosfera, no i ogólnie myślę, że o to chodzi w tym wszystkim.
Jaka będzie Twoja rola w najbliższą niedzielę w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jestem z jednostki strzeleckiej 1024 z Żychlina i moją rolą będzie kwestowanie na ulicach w mundurze. Który raz bierzesz udział w sztabie WOŚP-u? Który raz angażujesz się jako wolontariusz? Jest to mój drugi raz i gdy za pierwszym przyszedłem właśnie do WOŚP-u, bardzo chciałem, żeby kolejne moje lata były również w sztabie. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.